Nie dajmy zginąć poległym. Te słowa Zbigniewa Herberta stały się motywem przewodnim projektu realizowanego przez uczniów publicznego gimnazjum nr 1 w Radziejowie, miasta zaliczanego do kapituły najstarszych miast w Polsce. Tematem naszego projektu są wydarzenia z okresu powstania styczniowego, które miały miejsce w naszym regionie w 1863 roku. Wiemy, że przez naszą małą ojczyznę przechodzi szlak turystyczny przebiegający przez miejscowości związane z historią walk powstańczych. Postanowiliśmy odszukać, poznać, zlokalizować te ślady pamięci zaklęte w pomnikach, mogiłach, tablicach, a może odnaleźć takie miejsca, których na szlaku nie ma. W czasie realizacji projektu opracowaliśmy spis regionów poświęconych tematyce projektu i stworzyliśmy w ten sposób bibliotekę regionalną. Swoją wiedzę na temat powstania uzupełniliśmy także na podstawie lekcji muzealnej prowadzonej przez Mariana Cieślaka, pracownika Muzeum Historii Wrocławka. Na temat uzbrojenia, umundurowania powstańców, taktyki i sposobów walki wiele cennych informacji dostarczyło nam spotkanie z grupą rekonstrukcji historycznej Kujawski Ochotniczy Oddział Powstańców z 1863 roku działającą przy Radziejowskim Domu Kultury. Powstanie styczniowe, jak już wspomniałem tutaj, wybuchło w nocy z 20 na 23 stycznia 1863 roku. Tak jak zakładano, miało objąć terytorium Królestwa Polskiego, Litwy i Rusi. Przewidywano, że pierwszej nocy styczniowej uderzy na główne garnizony rosyjskie, bo to takie było założenie, około 30 tysięcy powstańców. Wtedy władze Komitetu Centralnego przeliczyły się troszeczkę. W pierwszej nocy styczniowej do boju poszło około 7 tysięcy powstańców w różnych częściach naszego kraju. Najbliżej nas zaatakowano Płock. Zresztą tutaj miał się ujawnić skład Komitetu Centralnego. No jeszcze występował wtedy pod starą nazwą Komitet Centralny Narodowy. Później przekształcił się dopiero wiosną w tymczasowy rząd narodowy. Zeznano sobie pieczęć. Herben powstania styczniowego była taka trójbolowa tarcza, symbol, zawierający orła, pogoń judewską i świętego Michała Archanioła. Magnety tulejowe nie utrudniały strzelania, także każdy strzelec na brońkach przeszkodna tego okresu, wiecie, jak była nabijana. Po każdym strzale trzeba było położyć ładunek z trochem i z kulą, ubić stęgla, czyli powiedzmy tym elementem w głowie, założyć kapiszon i dopiero oddać strzał. Spotkanie to zaowocowało rekrutacją do oddziału naszego kolegi Mikołaja, który z entuzjazmem przystąpił do uszycia stroju i przygotowania stosownego uzbrojenia. Na podstawie różnych źródeł, informacji zapoznaliśmy się z motywami powstania styczniowego w literaturze, filmie, sztuce, malarstwie i muzyce. Urzekły nas grafiki Artura Grottgera, który w sposób realistyczny przedstawił sceny z życia powstańców. Natomiast bitwę pod Ignacewem, znajdującą się na naszym szlaku, namalował wybitny malarz Wojciech Kossak. W poszukiwaniu miejsc związanych z wybranymi zdarzeniami i osobami wyruszyliśmy na wspólną wycieczkę. W czasie tzw. wizji lokalnej sporządziliśmy dokumentację fotograficzną. Dotarcie do niektórych miejsc pamięci wymagało kontaktów z okoliczną ludnością i wygodnych butów. Byliśmy w wielu znanych i nieznanych miejscowościach, tworzących szlak powstania styczniowego. Thank you.
Nasze opiekunki, pani od historii i geografii, podzieliły nas na 5 grup zadaniowych, które pracowały według podanej instrukcji wokół wybranej bitwy Powstania Styczniowego. Każda z grup, oprócz zgromadzenia informacji o wybranej potyczce, przygotowała biogramy dowódców i uczestników wydarzeń z 1863 roku. Zaprojektowała stroje żałobne z okresu powstania, wykonała dowolną techniką wzory biżuterii patriotycznej, sporządziła słownik pojęć dotyczących uzbrojenia i umundurowania, a także biogramy dowódców i uczestników powstania. Zrobiłyśmy to z czego? Zrobiliśmy to z filcu przede wszystkim, ale również trochę plasteliny. Drut nawet. Pokaż do mnie pojedynczo, każdy egzemplarz pojedynczo, tak? Ten naszyjnik zrobiony jest z filcu, plasteliny i drutu. Jako stelażu. To jest broszka z filcu. Kolejna broszka to jest krzyż z herbem Powstania Styczniowego. A drugi naszyjnik to jest orzełek z plasteliny wykonany na filcu. Na filcu, ten, który ozdabia nasz przyszły strój żałobny, tak? Naszą wiedzę o powstaniu uporządkowała stworzona przez nas gra planszowa Powstanie Styczniowe bez tajemnic. Jedziemy zgodnie ze wskazówkami zegara. Niebieski. Posłuchajcie pytania. Zostawę niebieskiego. Ale to najpierw nie wszedł. Tak, dobrze. Dobrze, dokonujemy wyboru. 26 kwietnia rozegrała się tam druga faza wcześniej przegranej bitwy. No to jest nowa wieść, bitwa pod Nowością. Takie skupienie. Kolor koszuli chłopskiej lub oficerskiej. No skonsultujcie się. No i czerwony lub ciemnozielony. Błąd. Biały. Efektem końcowym działań grup zadaniowych stała się monografia przedstawiająca historię wybranej bitwy z 1863 roku w formie prezentacji multimedialnej. Wyniki naszych działań postanowiliśmy upowszechnić wśród społeczności uczniowskiej i lokalnej. W tym celu przygotowaliśmy wystawę fotograficzną miejsc upamiętniających bitwy i potyczki Powstania Styczniowego, a także wystawę biżuterii patriotycznej i projektów strojów żałobnych, które zaprezentowaliśmy uczniom Miejskiego Zespołu Szkół, a także czytelnikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziowie. Ja i moi koledzy, koleżanki z gimnazjum realizujemy w tym roku projekt edukacyjny Nie dajmy zginąć poległym, poświęcony Powstaniu Styczniowemu na Kulawach. Czy sądzi pani, że tematyka w roku po wielkich obchodach rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego jest dogłębnie poznana i w pełni upowszechniona wśród społeczności naszego miasta? Myślę, że wystawa tu prezentowana, wystawa która jest wynikiem tego projektu realizowanego przez Młodzież Miejskiego Zespołu Szkół, jest szczególnie potrzebna, dlatego że pokazuje jakby troszeczkę inne aspekty powstania styczniowego. Tutaj mamy zaprezentowaną wystawę biżuterii patriotycznej. Tego w ubiegłym roku jakby nie podkreślaliśmy. Również strój z tamtej epoki, z tamtych czasów, z czasów Powstania Styczniowego jest tu prezentowany. To również rysunki wykonane przez młodzież Miejskiego Zespołu Szkół. Opracowaliśmy także folder Śladami Powstania Styczniowego na Kujawach, który rozprowadziliśmy wśród uczniów Miejskiego Zespołu Szkół. Oprócz zajęć otwartych koła regionalnego pod tytułem Styczniowi Bohaterowie Kujaw dla gimnazjalistów formą prezentacji rezultatów projektu stała się Akademia Szkolna dla uczniów szkoły podstawowej. Na tym spotkaniu zaprezentowaliśmy zdobytą wiedzę, podsumowaliśmy nasze działania wokół projektu oraz przedstawiliśmy wytwory naszej pracy.
Projekt ten utwierdził nas w przekonaniu, jak bezcenną wartością w życiu człowieka i narodu jest wolność.